Państwa serdecznie. Na warsztatach łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne. Warsztaty realizuje Fundacja Akademia Iwony Kalaman, a finansuje Urząd Dzielnicy Bemowo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że mamy taką możliwość. Warsztaty prowadzi Grażyna Holowińska i Iwona Kalaman. Dzisiaj mamy już trzeci odcinek. Tak, Iwanko? Tak, zgadza się. Trzeci odcinek. Trzeci raz się z Państwem spotykamy i może przypomnimy, bo liczymy na to, że Państwo będą nam przysyłać dużo swoich obrazów. No właśnie. Czekamy na zdjęcia prac, które można wysyłać na maila fundacja@iwonakalaman.pl. Czekamy i jeśli wyrażą Państwo oczywiście zgodę, tak, to będziemy je prezentować. Zaprezentujemy w kolejnym odcinku albo w ostatnim naszym odcinku, który nakręcimy w galerii. Tam, gdzie miały być nasze warsztaty. Właśnie. I bardzo byśmy Państwa prosiły o nadsyłanie tych prac, bo jesteśmy też bardzo ciekawe. Ale może nie wszyscy namalowali, bo jeszcze nie wiedzą, co trzeba kupić, w co się trzeba zaopatrzyć, żeby namalować. Dlatego przypomnimy, może Iwanko przypomni. No, przede wszystkim trzeba kupić podobrazie. Tutaj mamy takie podobrazie 20x20. Grażynka. No to 30x30, troszkę większe i na początek takie wystarczą. Dokładnie. Podstawowe kolory farb akrylowych. Używamy z Grażynką farb akrylowych ze względu na to, że to szybko schną. Co jeszcze? Oczywiście pędzelki. Pędzelki różnej grubości. Słynna gąbeczka do zmywania naczyń pocięta. No i jeszcze, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał chęć, to brokat, koraliki, żeby się wszystko świeciło. Żeby... Pokażmy w tym odcinku. Pokażmy w odcinku brokat, bo ja uwielbiam brokaty i to bardzo fajny jest efekt. Właśnie, i może to Państwa też zachęci do malowania. Jak się okaże, że można posypać brokatem. Dobrze, to zaraz pokażemy. Ale teraz... Może Iwona, powiedzmy o tym, że skoro to ma być malarstwo międzypokoleniowe, czyli że można malować z dziećmi. Nawet trzeba. To wydaje się takie może nierealne, ale naprawdę uczymy się od siebie. My uczymy się od dzieci, a dzieci uczą się od nas. I to jest bardzo, bardzo pożyteczne. Tak, co zaobserwowałyśmy na naszych warsztatach, Iwonka. Tak, dzieci jak słyszą temat... od razu prawie przystępują do pracy. Nie zastanawiają się. Działają naprawdę bardzo, bardzo intuicyjnie. I rodzice też odkrywają, jak wielką wyobraźnię, jak wielką, taki wielki potencjał twórczy mają dzieci. Tylko pamiętajcie, drodzy rodzice, to apel nasz do Was. Cokolwiek zobaczycie na obrazku dziecka, jak już macie ocenić, to ocencie go pozytywnie. A najlepiej a jak nie oceniać, tak? A dobrym jest zapytać. Rozmawiać, tak, co tam dziecko namalowało, co ona tam widzi. Na przykład ja rozmawiałam z dzieckiem, które namalowało takie coś nie wiadomo co i okazało się, że to jest jeżdżące drzewo. To jest drzewo, które jeździ, bo ma kółka. Także dzieci nas mogą naprawdę bardzo, bardzo zaskoczyć i też pozytywnie. I tego się właśnie uczymy od dzieci, takiej spontaniczności. I pozytywnego myślenia. Oni we wszystkim, nawet w czarnym, widzą pozytywny oddźwięk czarnego koloru. Tak, no bo kolorów, tak jak wspomniałyśmy, nie oceniamy, nie ma lepszych, gorszych. Wszystkie są na daną chwilę, na dany moment dobre dla nas. A też można obserwować to, co mówiłyśmy wcześniej. Żeby obserwować strategię działania swoją podczas malowania, prawda? Czy nam, co nam sprawia trudność i to samo nam sprawia trudność w życiu. I możemy też obserwować dziecko, co mu sprawia trudność. I to jest informacja dla nas. Dzieci też nas obserwują. Żebyśmy byli świadomi, jak my sobie dajemy radę z takim tematem, no, dziecięcym, tak? Więc właściwie uczymy się od dzieci sporo, a dzieci nas obserwują i poprzez tą obserwację uczą się, poznają nas lepiej, tak? Więc bardzo, bardzo polecamy, żeby malować z dziećmi. To są obrazki z poprzedniego odcinka. Malowałyśmy z Grażynką swój raj. To jest raj Grażynki, to jest raj mój. Dzisiaj razem pokażemy różne techniki malowania. Będziemy z Grażynką malować
na jednym podobraziu, tak żeby Państwu pokazać, jak tutaj możemy podziałać pędzelkami, palcami, szpachelkami, chusteczkami. No oczywiście ja się zawsze bardzo brudzę, więc ja muszę trochę się zabezpieczyć, żeby się nie stresować i zakładam. I zaczynamy pędzelkami. Mhm. Pokażemy. Zaczynamy malować pędzelkami. O, jak widać są różne grubości pędzli, tak? Ten jest szerszy, ten jest wąski. No właśnie, do czego ten szerszy tak naprawdę nam służy? Słuchajcie, do tego, żeby jak chcemy sobie zrobić tło, no to nie będziemy robić tła. Tło i w zależności od wielkości formatu. Dokładnie. To mamy format, Ilonko? 50x50. 50x50 cm, czyli już mamy większy od takiego, 30. Przypomnijmy, 30x30. Tak, żeby dzisiaj właśnie będziemy pokazywać te różne techniki na tym większym formacie, co by było lepiej widać. Żeby było lepiej widać, zaraz też... Och, jeszcze sobie założyłam pomarańczowego. Twoje ulubione pomarańczowe. Teraz, a może... Prawda, tutaj trzeba... poddać się zabawie i intuicji procesowi. Tak. Możemy sobie podkreślać te farby z Iwoną, bo nałożyłyśmy zupełnie inne kolory. Ale też wpadłam na pomysł. Mamy złoty. Piękny. Dobrze. Czyli co? Ja mam pędzel do tła. Ja mam pędzel mniejszy. I mogę na przykład wziąć trochę. Można też wziąć tak, żeby na jednym pędzlu były dwa kolory. Ten pędzel zostawia takie ślady. A ten pędzelek zostawia takie ślady. Można malować drobnymi ruchami i robić takie... bądź pociągać. Po użyciu każdego koloru dobrze jest pędzelek wypłukać, jeżeli nie chcemy tego koloru mieć. Chyba, że ktoś chce pomieszać. Tak? Chyba, że ktoś chce pomieszać na płótnie. Tak, to nakładamy następny kolor. Im więcej dodamy wody do farby, tym ten kolor będzie taki bardziej przejrzysty na płótnie. Nie będzie taki intensywny. Co w przypadku tła nie jest złe. No dobrze, bo ty już widzisz, się wkręciłaś w malowanie, a my dopiero jesteśmy przy pędzelku. Grażynka, jesteśmy przy pędzelku. Tak, jeszcze jest dużo różnych rzeczy. Znaczy wezmę trochę wody i rozmażę. Znaczy, malujemy spontanicznie bez planu, prawda, Iwonka? Tak, dokładnie. Kompletnie. Zupełnie bez planu. Bez żadnego. Bez żadnego. Nie umawiałyśmy. Nie, absolutnie. Tutaj się, słuchajcie, nie da umówić. To się po prostu maluje. Można wejść też. Proszę, bo tak tutaj mi trochę za mało żółta zielonego. Za dużo różowego dzisiaj dałaś. A ja dzisiaj jestem w niebieskich kolorach. Zresztą to można zauważyć. Grażynka się ubrała na różowa. I tutaj jest, bardzo często to się zdarza, że dobieramy kolory w takich samych ubraniach, jakimi jesteśmy. Ja się dzisiaj... Teraz będziemy mogły wykorzystać kolejną technikę. No weźmiemy może, Iwonko, co teraz? Gąbeczki. Gąbeczka to jakie możemy mieć gąbki? No oczywiście nasza słynna gąbeczka, zmywaczek do. A tu jest... A ja mam zużytą gąbkę do kąpieli. No nie mów, że zużyta. Znaczy już nieużywana. No może tak. Nieużywana i teraz... No i uwaga. Całą tą gąbkę. Grażynka zawsze uwielbia... Ja ją namoczyłam. Ja nie moczę, też można. I teraz, ponieważ farba jest niezeschnięta, możemy to wykorzystać. I rozmazać tło. No dobrze, to mamy gąbkę, ale są jeszcze chusteczki, które ja uwielbiam. Są chusteczki, albo to też można robić. Nam się też nie spodoba zwykły papier kuchenny. I on, o! Zobacz, jak mi wyszło. Po prostu.
No ale to można jeszcze tak, nie? No można. O, zobacz. Ale ja jeszcze chciałam o czymś innym pokazać, tylko tutaj nie bardzo mam pole, a może wezmę kontrastowy. Popatrzcie, jeszcze jest coś takiego. Tak, to samo też można zrobić gąbką, która jest porowata, tak? I też można to zrobić gąbką, czyli nabrać na gąbkę i po prostu odciskać. Troszeczkę inny jest efekt, zależy jaka jest struktura gąbki, prawda? Ale też to samo możemy uzyskać, jeszcze można takim ruchem, o proszę bardzo, obrotowym. Jeżeli zrobimy taki ruch obrotowy, to nam wyjdą takie ładne świderki, tak? Kółeczka. O, rady. Ja nigdy tak nie robiłam. No właśnie. Wow. Można coś odkryć. A jeszcze producent nam coś takiego proponuje, tak? To są takie gąbeczki do stemplowania. I teraz można sobie... Pokażemy jak... Bierzemy troszkę... No. Leci. Teraz jest w farbie i można w każde kółeczko, w każdy wiatraczek sobie zrobić kropeczkę, taki stempelek. Jest mniej farby, to stempelki są mniejsze. No i oczywiście nasze ukochane paluszki. Nasze paluszki. Dobrze, to ja teraz wezmę twój, Iwonka, talerz. Zamienimy się. Tak by mi tutaj brakowało, wiesz? Jakiegoś takiego. W ogóle nie umawiałyśmy się, jaki będzie temat. Wiesz co, tym zielonym to ja chyba wejdę na swoją stronę. No dobrze. Nie umawiałyśmy się, jaki będzie temat, bo malujemy pokazując różne techniki. Tak, o. Ja myślę, że to jest bardzo spontaniczne będzie wykonanie. O, to właśnie. Można robić tak, stempelki, tyk, kropeczki. Można sobie robić o takie fale. Wszystko można robić. Tak, to jest bardzo, bardzo przyjemne narzędzie, nasze palce, prawda? Tak. Można sobie... Tak, ja zawsze jak już kończę obraz, to tak jeszcze podejdę i gdzieś tam... Paluszkiem zaznaczę. Albo gąbeczką. Albo gąbeczką. Wyciera to, Grażynka uwielbia. Wziąć gąbeczkę, namoczyć i jeszcze gdzieś tam wytrzeć. I to takie fajne efekty są. O, no ten zobaczy jaki super. Wow. A, bo trochę się złota tu dostało. No, tak, złota i tego, no. Ten taki smutny, o. Te, które są smutne, to ożywiamy złotem i różem. Ha! Trudno się oderwać, prawda? Bardzo. Jeszcze powiemy o tym, żeby nie zapomnieć, żeby jak już mamy farbę, to żeby pamiętać o tym, żeby zamalować brzegi obrazu. To dosłownie jest parę ruchów. O. A ten obraz będzie już gotowy do powieszenia bez ramek.
Także dzisiaj przećwiczyliśmy technikę malowania pędzlem, gąbką, chusteczkami i takimi fajnymi, okrągłymi gąbeczkami. Ten obraz nie ma tytułu. Może Państwo zaproponują tytuł? Tak, jestem za. Tak, obraz powiesimy w galerii. On będzie sobie wisiał w galerii na Bemowie, w Carrefourze, na pierwszym piętrze, obok spotykalni. Czyli mogę jeszcze troszeczkę pobrokać? Ale proszę pobrokać. A może srebrny brokat, bo mamy też srebrny brokat. Spróbujemy przykleić taki koralik, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał. O, ekstra. Czyli nie mogłyśmy się powstrzymać i już na tych zajęciach przykleiłyśmy koraliki. Ja nie wiem, czy może przerwiemy, żeby się pożegnać. Spontaniczny obraz, który namalowałyśmy we dwie, pokazując różne techniki, a wyszedł przecudowny obraz z koralikami, z brokatem. Bardzo radosny. Planowałyśmy namalować radość i chyba ona się ta radość namalowała. Tak? I on potem będzie wisiał i tą radość będzie tak rozprzestrzeniał. Emanował. Jak to dmuchawce. Tak. Pofrunął do Was. Z brokatem. I z koralikami. Ale jesteśmy otwarte na inne tytuły obrazu. Tak, czekamy na propozycję tytułu obrazu. I na Wasze obrazy. Dokładnie, powtarzam jeszcze raz. Zdjęcia obrazów można przesyłać na adres fundacja@iwonakalaman.pl. Czekamy, zaprezentujemy, jeśli będą Państwo mieli takie życzenie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jasne. Grażyna Cholewińska i Iwona Kalaman. Bawiłyśmy się świetnie. Państwu też polecamy.